I jedziemy policzkami Amsterdamu. W zasadzie jest to największe stare miasto w Europie. Przemieszczamy się tutaj tylko na rowerach. I rowery są tutaj tak uprzywilejowane, że nawet samochody mają obowiązek przepuścić rowerzystę. Tu coś dla koneserów tramwajów, to dla ciebie Piotrek. I kanałki. Kanały, wokół których zbudowało się całe miasto. Na początku była brama amsterdamska, wokół której toczył się handel wymienny. Następnie wokół tej bramy miasto rozrastało się w takich kręgach, które właśnie są kanałami, i im dalej rozrastało się miasto, tym dalej potrzebne były kanały, a to po to, aby handel mógł dalej funkcjonować. Kościoły w Amsterdamie nie pełnią już funkcji, do jakiej zostały stworzone. Często są tam galerie. Ogólnie są to punkty w tej chwili użyteczności publicznej.